Informacja do zadań od 5 do 8. Dany jest ciąg przemian chemicznych. No i mamy tutaj różnego rodzaju przemiany zarówno glinu jako pierwiastka, widzimy, że ulega on reakcji i z kwasem solnym i z wodorotlenkiem sodu, jak i również dalsze jego reakcje możliwe z wodorotlenkiem sodu, dokładnie dla kationu Al3+, prowadzący do związku X, który może nam dawać później kompleks o liczbie koordynacyjnej 4. Zadanie 8. Pojemniki używane do transportu stężonego kwasu azotowego 5 mogą być wykonane z glinu. Podaj nazwę procesu chemicznego, który to umożliwia i wyjaśnij, na czym on polega. Tutaj trzeba było się wykazać wiedzą na temat tego, że glin ulega zjawisku pasywacji. Pasywacja to jest po prostu proces, w wyniku którego pokrywa się metal, czyli możemy napisać, że to jest pokrywanie się metalu cienką warstwą tlenku tego metalu. No w tym przypadku po prostu glin będzie pokrywał się tlenkiem glinu i w ten sposób właśnie stężony kwas azotowy 5 nie może roztworzyć glinu, stąd też pojemniki, które są używane do transportu stężonego kwasu azotowego 5 mogą być właśnie wykonane z glinu.